Witam serdecznie moim gościem Jakub Gliński-Tylicki. Cześć, witam. Co najważniejsze, uśmiechnięty. Kuba, wiadomo, o co zapytam. Gdzie ta forma Tylicza? Na razie 1,5 metra pod ziemią. No tak jak mówię, grunt, że dopisują tutaj humory. No ale tak na poważnie, skład, problem ze składem z tego co widzimy, nie? No może nie, bo w sumie zawsze od paru lat gramy jedną ekipą cały czas, tylko no w tym sezonie jakoś to nie wystartowaliśmy. Póki co chyba jeszcze jesteśmy na hali, tam na trybunach, a nie na Orliku, a już piąta kolejka. No właśnie, stąd te takie dziwne pytanie o tą formę, bo na hali kapitalna forma, a tutaj, że tak powiem, no trochę doły. Czy to też jest spowodowane tym, że nawierzchnia inna? Co, może nie. Nie, raczej nie, no. Wy zawsze graliście dobrze tu i tu. Niby tak w sumie, no gdzieś tam tutaj na Orliku niby gorzej niż na hali, bo chyba tylko jeden raz pierwsze miejsce było, no ale gdzieś tam zawsze było w czubie drugie, czy tam trzecie, no ale teraz to już i rok temu, no już tak, no nie idzie, no zawieszamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko póki co, no i zobaczymy, czy ją dźwigniemy. Jesteście mega doświadczonym zespołem, więc może znasz jakąś receptę, co trzeba zrobić w kolejnych meczach, żeby to poprawić te wyniki? Wiesz co, trochę też, może nie, że nam, nie idzie nam troszkę, ale też brakuje nam troszkę szczęścia, bo zdecydowanie. Mamy te słupki, poprzeczki, stwarzamy sytuację, może nie gramy jakoś szybko piłką, ani nic, gdzieś tak wygląda ta gra trochę wolno, ale dochodzimy do tych sytuacji. Tak jak tutaj pierwsza połowa, tylko 1-0, potem gdzieś jedna, druga, trzecia bramka i no już koniec, odjeżdża rywal, no i nie ma siły, żeby dogonić. No gdzieś tu może bym upatrywał właśnie jako tak, o brak kondycji jedynie i tyle, bo sytuację stwarzamy, mamy okazję, nie wpada, po prostu brakuje napadziora. O. Jeszcze takie jedno szybkie pytanie odnośnie całokształtu Ekstraklasy. W czubie tabeli są Chelsea, na pewno Bastek garnitury, Honor też ma aspirację, tam walczy o pierwszą piątkę. Czyżby taka mała zmiana warty? Może, no my już na pewno, po nas na pewno to widać gdzieś, nie? Może już sami też gdzieś nie nastawialiśmy się na Orlika jakoś, żeby może walczyć o pierwsze miejsce, chociaż jak co roku sobie mówimy, gramy co ugramy i zobaczymy co będzie, no nie? Ale no teraz to już trzeba się wziąć za grę. Jeśli nie chcemy spaść, no to musimy coś zacząć grać, zdobywać punkty. No bo w sumie też jakieś nowe doświadczenie, jak będziemy w tej dolnej piątce, a raczej to nas czeka. Także też coś się będzie działo na pewno. Dziękuję za wywiad. Dzięki.